I zgodnie z moją zapowiedzią, czas i pora, żeby w naszym szlagierowym studiu zrobiło się co najmniej tłoczno. No, bo jak to klasyk twierdzi, Czech to już tłok. Mogę się śmiało przywitać Magdalena Witoszek, Żaneta Czogalik, a artystycznie oczywiście kobiety na walizkach. Witam serdecznie. Witamy serdecznie ciebie i wszystkich widzów. Dziołchy, za nami wakacje, za nami ten okres odpoczynku, ale artystycznie to był odpoczynek, czy raczej ciężko robota? Wiesz co, znalazło się miejsce na jedno i na drugie. Tak po trochu. Chociaż pracowałyśmy intensywnie, nie można powiedzieć, chociaż dla nas ta praca... To nie praca. To nie praca. Dokładnie tak. Sama przyjemność. No, czyli rozumiem, że jakby jakiś hotel potrzebował boja hotelowego, bo tam z walizkami się dużo robi. Artystycznie, tak? No to artystycznie będziecie układać, no? Nie. Z tego co wiem, to... Żadna praca nie hani. Ale Oczywiście, że nie. To nie w ta strona w ogóle zmierzało. No dobrze, no to skoro artystycznie nie odpoczywałyście, nie miałyście tak zwanego LB, ten skrót to oczywiście leżenie bykiem, to co kobiety na walizkach robiły artystycznie? Tworzyłyśmy. Koncertowałyśmy również. Tak. Najpierw powstał utwór, do którego później realizowałyśmy oczywiście teledysk. Czyli wakacji takich artystycznych w sumie nie było? Nie, raczej ciężka praca, ale tak jak mówimy, my na scenie czujemy się jak ryby w wodzie, lubimy to, co robimy, nie jest to dla nas ciężkie, także spełnianie się nie i artystycznie jest dla nas jak najbardziej pozytywne, lubimy to, co robimy i tę ciężką pracę uznałybyśmy za wakacje. Tak, natomiast też znalazł się czas, kiedy odpoczęłyśmy w gronie rodziny. Także, ale nie wiem, czy to można uznać jako artystyczny urlop, bo cały czas gdzieś tam te walizki tak trzeba było opakować na ten wyjazd rodzinny. No, tym bardziej, że z tego co wiem, to kolekcja waszych walizek się nieco powiększyła. O, tak. Się. Czyli kto nie ma walizki? Kto ma sprawdzić w domu, że mu się straciła walizka? Oj, nie. Powiem nie. Ci, że to same te walizki tak do nas lgną. Ludzie sami nam darują te walizki, z czego bardzo się cieszymy, bo powiększa się nam kolekcja. Było do tej pory szczęśliwa siódemka była, teraz mamy dziewięć walizek. No, dziełchy z walizkami. Liczą na to, że na koszt dostaną 500+. A czy tak będzie? To się na pewno okaże. Zostańcie z nami, za chwilę kolejne pytania. Życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Drogie panie, ostatni raz w tym studiu widzieliśmy się w maju i przy okazji tego stwierdziłyście, że 5 piosenek waszych autorskich jest już gotowych. Na dzień dzisiejszy ta lista się powiększyła? Powiększyła się. W tej chwili mamy już nagrany i zrealizowany nawet teledysk do 6 utworu i powoli ruszają prace nad 7. Tak. Czyli 6 utworów już jest, 7, 7, czyli taka połowa płyty już. Tak. Taka szczęśliwa 7. Przeszliśmy z walizek na utwory z tą 7. Okej, dobra, całkiem nieźle. A plany takie na przyszłość muzyczne? Jakbyś teraz zapytał, bo skoro szczęśliwa 7, to co, w szczęśliwej 10 się zamknie ten rok? Powiem tak, powoli już myślimy świątecznie, więc jak najbardziej też powstaną utwory. Są rzeczy troszkę takie jak lead, action i inne, nie? Ledwo krótkie batki znikły, ale już się pojawił kożuszek. Okay. Żeby na święta było co przedstawić, to trzeba już tą pracę zacząć. Więc tak jak najbardziej już też w tą stronę idziemy i na święta też jakieś nowości się pojawią, więc być może ta 10 będzie osiągnięta. No ale rozumiem, że te nowości, które pojawią się na święta, nie wejdą w skład tej, nie wiem, szczęśliwej 15 na płytę? Na płytę. Nie. Mamy przyszłościowo plan, żeby nagrać taką typową, świąteczną odsłonę kobiet na walizkach. Kobiety na walizkach świątecznie. Dokładnie. Natomiast to jeszcze jest bardziej przyszłościowo. Oczami wyobraźni już teraz widzę okładka. Ale to może o tym nieco później. Dobrze, moi drodzy Państwo, już wiecie, jak będzie to wszystko wyglądało, jak to będzie postępowało. Zapomniał zaraz na początku powiedzieć, że będzie taka zagadka, która z pań ma bladsze nogi. Bo tak my się też umówili, że taki konkursik się zrobimy, ale odpowiedź na końcu programu zobaczycie. Z paniami za chwilę się zaś trafimy. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat.
kobiety na walizkach razem ze mną w szlagierowym studium, a śmiało mogę przypomnieć wszystkim tym i naszym gościom, że w poprzednim finale zaprezentowaliśmy wasz teledysk Hej Życie. I on no niestety jeszcze na tę chwilę poza szlagier Tobie dziesiątką, ale to też jest taką muzyczną zupełną nowość od was. Taką nowość, która troszkę odsłania zupełnie inne oblicze kobiety na walizkach, bo do tej pory było tak słodko. Tu pociąg w tle, tu woz rozwiany z tym koferkiem podróżowania, a tu jednak tak troszkę z pazurem, z gitarą, tych gitar zdecydowanie więcej. To jest to, co grową w duszy i to jest to, co chcecie prezentować? Myślimy, że tak, że to jest to... Obrałyśmy już ten dobry tor, wiesz, nad tym pociągiem, wjechałyśmy już na tej rozjezdni na właściwe tory. No, tak. No bo nie wiem, czy pociąg to jest dobry, nie? Wybór, bo tym się nie da skręcić, nie? Ale wiesz, można to zinterpretować jako pociąg do muzyki na przykład, także to wszystko w zależności, jak na to spojrzysz. Ale z pociągiem zawsze będzie ten problem, nie? Bo jak jednak jest kierownica, to albo w prawo, albo w lewo, a tutaj... A my cały czas do przodu. Ino. Tak, oczywiście. Nigdy wstecz. Nigdy wstecz. I czyli... to też pokazuje ten nasz nowy teledysk do utworu Hej Życie. My chcemy pokazać, że teraz jest czas na to, żeby się cieszyć, żeby chwytać życie, żeby pokazywać tę pozytywną stronę, także taka optymistyczna wisienka na torcie, myślę, na koniec wakacji od nas. No, ten optymizm jest nam potrzebny, bo koniec wakacji zawsze się wszystkim smutnie kojarzy, ale w dobie ostatnich czasów taki koniec wakacji kojarzy się z tym, że za chwilę kolejny lockdown, kolejne zamknięcie. Nie wiadomo, co z tym będzie. To takie optymistyczne przesłanie, o takie optymistyczne przesłanie, żeby się radować właśnie budziło? Wiesz co, głównie założeniem było też stąd ta ruda dziewczynka u nas, taka fajna, takie dzieciątko, które patrzy z radością w życie, które nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, że może gdzieś tam nie do końca być wygodnie w tym życiu, bardziej jest ufna, bardziej patrzy na to z taką faktycznie dziecięcą radością i my bardzo chciałybyśmy zarazić wszystkich właśnie tym, żeby patrzeć z taką radością dziecięcą, żeby bawić się tym życiem tak jak dziecko, żeby faktycznie mieć wiarę w to, że to jutro będzie lepsze, tak? Także gdzieś to pojawienie się tej dziewczynki w naszym teledysku miało zamiar właśnie pokazać takie spojrzenie dziecka na świat, żebyśmy uczyli się od dzieci na nowo cieszyć się tym życiem i no i tyle, tak beztrosko. A wiecie, czemu ta mała ruda dziewczynka jest tak szczęśliwa? No, bo jeszcze ją nie przytłoczyło życie dorosłej osoby, odpowiedzialności takiej. Nie, bo ruda jest ze Śląska, taką. Gra słów tutaj prowadzącego, proszę bardzo. Ruda Śląska, pozdrawiamy. Tak, Rudę Śląską pozdrawiamy serdecznie. Kobiety na walizkach, podróż już za chwilę kontynuujemy. Jak na razie, drogie panie, można śmiało powiedzieć, że polsko złoto jesień, że taką jesień, jaką byśmy sobie marzyli, chociaż nawet ostatnie dni pokazały, że bardziej wiosna, aniżeli jesień, 24 stopnie na termometrach. Czy ta jesień sprzyja takiemu tworzeniu? Bo jak wiadomo, jesień to raczej taka nostalgia, tu jakaś liście spadają, tu się prędko robi ciemno. Ale zauważ, że te liście są różnych barw. No są festkolorowe, tak. Jeśli nie jest bardzo kolorowo, to o tym trzeba powiedzieć. Zależy, który element sobie wybierzemy z tej jesieni. My patrzymy pod tym optymistycznym, w tym optymistycznym kierunku, nie? Widzimy te piękne zachody słońca. Tak, i wschody. Także powiem ci tak, zawsze ja kieruję się w życiu taką zasadą, żeby doszukiwać się takich małych radości. Więc może nie patrzmy na to, że pada deszcz, tylko spójrzmy na to, ile koło jest kolorowych liści. Nie no, bo właśnie zaczynam się doszukiwać tej radości w tej jesieni, że zaś trzeba się z kalesonami przeprosić, zaś trzeba się dłużej oblekać, szybciej się robi ciemno, rano wychodzę do roboty, zaś jest ciemno. No właśnie, a wy jaką radość znajdujecie w tym wszystkim? No właśnie chyba taką zabawę, bo jednak kojarzy mi się zawsze jesień z tym, z poszukiwaniem kasztanów, z rzucaniem liśćmi, tak? Także to jest naprawdę fajny okres. Spróbuj tak. Przejść się po parku i popatrzeć na rzucić sobie liśćmi. No oczywiście. Dobrze, że nie każecie mi się przysypać, bo to by musiało być dosyć sporo tych liści. Drogie panie, ale myślicie, że tą jesienią, taką jak jest teraz, uda się coś takiego, żeby coś powstało? Kobiet na walizkach nowego? Tak, powstaje. Tak, właśnie powstaje. Już tak
między wierszami wspomniałyśmy o tych wschodach, zachodach słońca, tak. Więc niech to tak zostanie póki co. Czyli będzie taką to taki... myślą przewodnią. Będzie to taka raczej piosenka nostalgiczna, wspomnieniowo, że o wschodach i zachodach, czy raczej zaś z takim przesłaniem, że... Póki co to nam raczej nie nostalgia w sercach gra, w związku z tym utwór też będzie z taką bardziej energiczny, tak, optymistyczny. Ale nie będziemy wszystkiego zdradzać. Dobra, żeby niech było to o czym pogadać następnym razem. Tak jest. Moi drodzy Państwo, to oczywiście są kobiety na walizkach. Jak je zaprosicie kiedyś do domu, to pozamykajcie szafy, bo tam zazwyczaj się kofry trzyma, nie? W sumie jakbyście do mojej mamy pojechały, to bych się cieszył, bo ona jeszcze ma takie kofry z 72 z Niemiec, my przywieźli wideo, wszystko przemycili. My zawsze przygarniamy, a nie zabieramy. Taka różnica. Jak komuś to przeszkadza w domu, to my chętnie przygarniemy. Bardzo chętnie. Różne pasje w życiu można mieć, ale żeby zbierać se kofry, no okej. Okay. Dobrze, Magdalena Witoszek, Żaneta Szugalik, no to hej życie, proszę bardzo, niech Wam przyniesie same złote nutki, a ja Wam dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą. Dziękujemy serdecznie. No to co, Rostomili, my lecimy dalej.